Herbert w Kanonie. Kanon Herberta. Wiersz Zbigniewa Herberta z tomu Studium Przedmiotu przeczyta Gustaw Holowek. To nagranie z 1980 roku z archiwum polskiego radia. Tren fortynbrasa. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. Chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach, nigdy nie mogłem myśleć o Twoich dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu, jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa. I nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk, kir wleczony po bruku, hełmy podkute, buty, konie. Artyleryjski werbel, wiem, nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, kablecie, nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery. Łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy. Nawet oddychać nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś, co do ciebie należało, i masz spokój. Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych, lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania? Z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle, z widokiem na morwisko i tarcze zegara. żegnaj książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyślić lepszy system więzień, gdyż, jak zauważyłeś słusznie, dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się. Gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach. A ta woda, te słowa, cóż mogą? Cóż mogą książę?